Witam na kolejnej lekcji z dynamiki punktu materialnego. Mieliśmy już, mówiliśmy sobie wszystkie zasady dynamiki. Czas zrobić krok następny. Temat zajęć dzisiejszych, tej godziny: układy inercjalne i nieinercjalne. Układy można byłoby jeszcze rzec z ewentualnie odniesienia. Inercjalne i układy odniesienia. Nieinercjalne. Tutaj rozumiemy tak, dwukropek. O. Zacznijmy od jednej rzeczy. Wiemy, że dla opisu ciała trzeba użyć układu odniesienia. No, to jest spowodowane głównie tym, że ruch to jest pojęcie względne przecież, tak? Zależy od tego, z czyjego punktu widzenia będziemy analizować zachowanie się ciała. Tak? Potrzebujemy układów odniesienia. Ja tutaj jestem teraz, sobie siedzę w foteliku nieruchomy, ale względem kogoś, kto na przykład idzie sobie rowerem obok mojego domu albo samochodem, gdy ja się poruszam, to on jest nieruchomy, tak? Względem księżyca poruszam się i tak dalej. Więc właśnie to względem czegoś. Są układy, właśnie układy odniesienia, tak? Jakieś. No dobrze. Potrzebny jest ten układ odniesienia. Ale co się zacznie dziać, gdy ten sam stan jakiegoś ciała, układu, będzie opisany w zupełnie różny sposób? To nie tylko chodzi o sam to, że coś jest ruchome czy nieruchome. Coś ma większą, coś ma mniejszą prędkość. Chodzi o zupełnie, to może polegać na zupełnie jeszcze bardziej skomplikowanej zmianie, na zupełnie innej zmianie. Otóż załóżmy, że mamy autobus. Autobus sobie na początku będzie jechał ruchem jednostajnym. W trakcie jazdy autobusu, w trakcie, powtarzam, ktoś położył na podłodze piłkę. I załóżmy, że może to być piłka jakaś na przykład plażowa, dobrze nadmuchana, czyli pomiędzy piłką a suchym podłożem praktycznie nie ma tarcia. Możemy tarcie pominąć. O, mamy coś takiego. Tu drzewko sobie narysowane i prędkość jest stała. No to pomyślmy o siłach działających na piłkę. Powtarzam, mnie interesują tylko siły działające tutaj na piłkę. No to po pierwsze jest siła ciężkości działająca pionowo w dół na piłkę, tak? FG, tutaj sobie to napisałem. Z powodu występowania tej siły ciężkości piłka naciska na podłoże. Naciska na podłoże, czyli to jest siła akcji, to reakcją będzie utrzymanie piłki przez podłoże w górze, czyli tak naprawdę to się nazywa siła sprężystości podłoża, no bo podłoże zachowuje się jak takie małe wielkości atomów sprężynki, tak? Więc siła sprężystości podłoża, siła reakcji podłoża, to zaznaczyłem sobie jako R tutaj, tak? Siła reakcji podłoża R. Ta siła reakcji podłoża co do wartości kierunku jest taka sama jak siła nacisku, ale ma przeciwny zwrot. Ale, że siła nacisku to jest pozioma powierzchnia. Ma taką samą wartość, kierunek i tutaj też zwrot, co siła ciężkości, no to siły działające na piłkę mają tę samą wartość, ten sam kierunek i przeciwny zwrot, siła ciężkości i siła reakcji podłoża. Tutaj nie narysowałem siły, z jaką piłka działa na podłoże, bo ta siła mnie tutaj nie interesowała. Tak? Czyli mamy jakieś inne siły pod tymi dwiema? Nie. No i ta wypadkowa tych dwóch sił jest równa zero. Innych sił nie ma. No, od kiedy można byłoby jakąś siłę wyporu powietrza uwzględnić, chociażby, tak? Siła odśrodkową ruchu wirowego Ziemi. Też coś takiego byśmy mogli znaleźć. Siły grawitacyjne innych ciał niebieskich, na przykład Księżyca, na przykład Księżyc. No to mamy pływy i odpływy, to dzięki Księżycowi. Przepraszam. Tak więc nie ma co ukrywać. Coś tam jest, ale tak naprawdę pomijanie małe, a po drugie nie ma co ukrywać,
w sile ciężkości, te wszystkie siły, które już tutaj są na ziemi, działające na piłkę, praktycznie są już uwzględnione w pozorom. To do końca nie jest siła grawitacji, dlatego mówię siła ciężkości. Czyli jest siła ciężkości w dół i siła reakcji podłoża na nacisk pionowo w górę. Te dwie siły są to do wartości takie same, mają te same kierunki przeciwne zwroty, czyli się równoważą. Wypadkowa siła działająca na piłkę jest równa 0. Teraz umieśćmy dwóch obserwatorów. Jednego umieśćmy w autobusie, drugi niech stoi sobie na zewnątrz autobusu. Wewnątrz będzie obserwator K, na zewnątrz to będzie obserwator K, tak, związany z otoczeniem obserwator K, a w środku niech będzie obserwator N. O, mamy coś takiego, obserwator K i obserwator N. W środku sobie siedzi gdzieś tam na kole, nieważne. I autobus jedzie ciągle ruchem jednostajnym. Ten obserwator K ściął sobie drzewo, tak. No i autobus sobie jedzie. Co obaj widzą, moi drodzy? Co rejestruje pierwszy obserwator? Pierwszy to był który? To był obserwator K, ten na zewnątrz. No dobrze, no to po kolei. Co on obserwuje? Po pierwsze, nas interesuje sama piłka, dobrze? Co rejestrujemy, jeżeli chodzi o piłki? Mają kamery w oczach i tylko patrzą na piłkę, nic więcej ich nie interesuje. Jasne? Owszem, obserwator K widzi ruch, taki sam ruch piłki jak ruch autobusu, czyli ruch jednostajny, prostoliniowy, tak? Bo położona była ta piłka w czasie jazdy autobusu, więc tam się nic z nią nie dzieje. Piłka jest ruchem jednostajnym, prostoliniowym. Co rejestruje obserwator N? Obserwator N zarejestruje bez ruch piłki. Piłka będzie nieruchoma. Jeżeli będzie miał włączoną kamerę, ciągle piłka będzie w jednym miejscu, bo ten obserwator N umieścił sobie kamerę, na przykład pod sufitem podwiesił kamerę, tak? Podwiesił sobie kamerę gdzieś w tym miejscu, tak? O. No i kamera sobie rejestruje całość. Może jak to ma być coś, co miałoby budować kamerę, to niech będzie coś takiego. Kamera, tak? Jest kamera piłka. No, kamera zobaczy, że piłka jest nieruchoma. I tyle. Logiczne, tak? Zwróćmy uwagę na jedną bardzo istotną rzecz tutaj. Otóż pierwsza zasada dynamiki, jak i druga zasada dynamiki u tego obserwatora na zewnątrz jest spełniona. Dlaczego jest spełniona? Otóż działające siły na piłkę równoważą się, o czym wspominaliśmy już przecież wcześniej. To było pierwsze, a po drugie, no i piłka jest w ruchu jednostajnym prostoliniowym. To się zgadza z pierwszą zasadą dynamiki. A jak z pierwszą, to przy okazji z drugą. Co rejestruje obserwator N? Tu już wspomniałem, bez ruchu piłki, czyli zasady dynamiki też tutaj są spełnione. Tak? Zasady dynamiki też są tutaj jak najbardziej spełnione. Nic się wielkiego nie dzieje. Tak? No dobrze, to teraz załóż, co by się stało, pomyślmy, gdyby teraz ten kierowca chciał się tutaj zatrzymać, zwalnia, hamuje. Czyli będzie miał ruch w ruchu jednostajnie opóźnionym, czyli będzie miał jakieś przyspieszenie zrzucone do tyłu względem wektora prędkości. Czyli jeżeli jedzie do przodu, to przyspieszenie, przypominam, będzie wtedy zwrócone tego autobusu do tyłu. Co widzi obserwator K? Obserwator K, który rejestruje tylko piłkę, a między piłką a podłożem nie ma żadnego oddziaływania, to on ciągle widzi ruch jednostajny piłki. To autobus hamuje, a piłka jest nieruchoma. Dobrze, a piłka się dalej porusza. Piłka jest nieruchoma, ale znaczy czegoś innego. To autobus hamuje. Jest oddziaływanie między kołami a podłożem autobusu. Piłka nie oddziałuje z podłożem, więc piłka dalej się toczy. Ciągle tym ruchem, który miała wcześniej, ruchem jednostajnym, prostoliniowym, bo nic na piłkę nie działa. Żadna siła. Tak? A jeszcze jedna rzecz. W trakcie hamowania, bo to już bym zapomniał powiedzieć, nie ma żadnych nowych sił działających na piłkę. Tak?
Czyli ciągle te siły się równoważą, bo nikt na piłkę nie wywiera żadnej siły, jasne? No dobrze, wracajmy do tego, co widzi obserwator K. Czyli obserwator K rejestruje ciągle ruch jednostajny, prostoliniowy piłki, bo ona nas interesuje. Co rejestruje obserwator N? Czy jego kamera ewentualnie, też można tak powiedzieć? Obserwator N z kamerą rejestruje to, że nieruchoma piłka nagle zaczęła uciekać. Nagle zaczęła się od niego oddalać. Nagle zaczęła się toczyć do przodu autobusu. Kamera co by zarejestrowała w tym momencie? Nieruchoma piłka nagle ruszyła. Czyli zachowała się tak, jakby ktoś ją do przodu kopnął, mimo że nikt jej nie kopnął. Tak. I obserwator K ciągle widzi ruch jednostajny prostoliniowy piłki. Hamuje autobus, a nie piłka. Zasady dynamiki są spełnione, no bo wypadkowa działających sił jest cały czas równa 0. A co widzi obserwator N? Dla niego piłka, która była nieruchoma, nagle zaczęła się oddalać. Nieruchoma piłka uzyskała prędkość, czyli przyspieszenie. Ma przyspieszenie. Piłka zachowała się tak, jakby ktoś ją kopnął. Powtarzam, nikt tego nie zrobił. A przecież siły się tutaj równoważą. Siły się równoważą, ponieważ żadnych sił nie ma, a piłka zachowała się tak, jakby się nie równoważyła, jakby ktoś ją uderzył. Mimo, że nikt tego nie zrobił. Wniosek najważniejszy. Mimo równoważących się sił, piłka w układzie związanym z hamującym autobusem doznała przyspieszenia. Wypadkowa działających sił jest równa 0, a jest przyspieszenie piłki względem autobusu. Powtarzam, bo względem obserwatora K, względem obserwatora na zewnątrz nie ma przyspieszenia. No, tam się zgadza wszystko. Tutaj jest przyspieszenie. Piłka zachowała się tak, jakby była jakaś siła. No teraz popatrzmy. Czyli zasady dynamiki względem autobusu, względem hamującego autobusu, rzecz jasna, nie są spełnione. Żeby było jasne, nie są spełnione. Wniosek drugi. W układzie odniesienia nieruchomym, to jest obserwator Krzeszka, oraz w układzie poruszającym się ruchem jednostajnym prostoliniowym, to był obserwator N przed hamowaniem autobusu, czyli gdy autobus jechał ruchem jednostajnym prostoliniowym. Zasady dynamiki były spełnione, tak? I te układy odniesienia nazywamy układami inercjalnymi. Układy odniesienia, w których zasady dynamiki są spełnione, są układami inercjalnymi. Układy odniesienia, które są nieruchome, same w sobie są nieruchome, lub są w ruchu jednostajnym, prostoliniowym, są układami inercjalnymi. Tutaj trzeba rozróżnić jedną rzecz. Trzeba rozróżnić ruch układu odniesienia od ruchu ciała, które analizujemy względem danego układu odniesienia. Jasne? Jak ja jadę pociągiem, się poruszam w pociągu i analizuję wszystko względem pociągu, to pociąg jest dla mnie układem odniesienia inercjalnym, a ja analizuję ruch pasażerów, współpasażerów, mój ruch piłki, jak i ruch w korytarzu względem pociągu, tak? A jak pociąg hamuje, to pociąg robi się układem, no właśnie, w układzie odniesienia poruszającym się ruchem zmiennym, bo taki hamujący autobus ma przyspieszenie, czyli jest to ruch zmienny. Zasady dynamiki w takim układzie odniesienia nie są spełnione. To tak zwany układ nieinercjalny, układy odniesienia nieinercjalne. Hamujący autobus, przyspieszający autobus, powiem więcej, skręcający autobus i tak dalej. Pociągiem jest przecież podobnie. To są układy odniesienia nieinercjalne. Tam zasady dynamiki nie są spełnione, bo ciała zachowują się tak, jakby coś na nie działało, mimo że nic na mnie nie działa. Jasne? W układzie nieinercjalnym piłka zachowała się tak, jakby ktoś ją kopnął, jakby działała na nią jakaś siła. Piłka względem tego układu nieinercjalnego uzyskała przyspieszenie. O jakim zwrocie w tym przypadku? Piłka potoczyła się do przodu, będąc wcześniej nieruchomą względem autobusu. Tak widzi kamera, tak widzi obserwator N. Czyli
Do przodu. Zwrot przyspieszenia był do przodu, bo to wzrost prędkości, tak? A jakie jest przyspieszenie hamującego autobusu? Już mówiłem, do tyłu. Więc mamy taki przypadek, że przyspieszenie autobusu jest do tyłu. Jakaś strzałka się pojawiła. Nie wiem, skąd ta strzałka. Dobrze. Przyspieszenie autobusu jest do tyłu. To jest przyspieszenie autobusu. A piłka zachowała się tak, jakby się kopnął do przodu. Tak? Względem, powtarzam, autobusu. Względem tutaj kamery. Tutaj tej kamery nie ma narysowanej. Tak, to drugi rysunek. Gdyby autobus z kolei przyspieszał, gdyby ruszał z przystanku na przykład, to piłka jakby się potoczyła. Względem autobusu rzecz jasna. Potoczyłaby się do tyłu. Tak samo jak nazwa autobusie ruszającym nagle odchyla nas do tyłu. Hamującym lecimy do przodu, tak? Dlatego pas bezpieczeństwa samochodarzy, jak nagle za gwałtownie zatrzymamy się na czymś, na jakiejś przeszkodzie, to by nas niby tak wyrzuciło do przodu, a to tak naprawdę nas nie wyrzuca do przodu. To samochód się zatrzymuje, a my chcemy utrzymać swój wcześniejszy ruch, który mieliśmy wcześniej. To jest spowodowane bezwładnością. Z punktu widzenia otoczenia nic się nie dzieje, ale z punktu widzenia układu nieinercjalnego, poruszającego się, właśnie dzieją się zwariowane rzeczy, jak widzicie. Piłka zachowała się tak, jakby działała na nią siła. O jakim zwrocie? Zwrocie przeciwnym do przyspieszenia układu, w tym przypadku do przyspieszenia autobusu. Autobus hamuje, przyspieszenie było do tyłu, piłka do przodu. Autobus by przyspieszał, czyli przyspieszenie byłoby do przodu, przyspieszenie byłoby wtedy zwrócone do przodu. Tak, to jest teraz tak olbrzymie przyspieszenie. Tak, takie niby olbrzymie, no ale to tak tylko na chwilkę, na chwileczkę sobie to usunę. Do przodu, to piłka zachowałaby się tak, jakby była siła działała do tyłu. Względem, powtarzam, autobusu, bo względem K to autobus ruszył, a piłka, będąc wcześniej nieruchomą, chce swój stan utrzymać, chce być ciągle nieruchomą. To autobus ruszył. I zachowała się tak, jakby była jakaś siła. To jest, a siły nie ma, to wiemy, ale jakby była siła. W takim razie co? To coś nazwiemy sobie, to coś nieistniejące, nazwiemy sobie siłą wirtualną, siłą pozorną, albo po prostu siłą bezwładności. To będzie tak zwana siła bezwładności. Tak. To będzie siła bezwładności. Albo siła inercji. Też tak może być nazywana, tak? Też mogę ją nazywać siłą inercji. Siła bezwładności. Siła bezwładności. Nauczyłem się rysować wektorki, więc te siły mają wektorki, a starszy rysunek jakoś tak bez wektorów. Tak, to też są wektorowe zapisy R i F, tak? Żeby było jasne. A to jest siła bezwładności. To jest pozorna siła. Tej siły tak naprawdę nie ma, tak? Ona nie istnieje. Nam się wydaje, że ona tylko jest. Ciało zachowuje się tak, jakby była ta siła względem układu nieinercjalnego. Obserwator K niczego nie zarejestrował zbyt dziwnego. Obserwator N tam miał problem. Dla niego piłka zachowała się tak, jakby była ta siła. To coś, ta niby siła, ta siła pozorna, siła wirtualna, nazywana oficjalnie siłą bezwładności albo siłą inercji. I przypominam, przyspieszenie autobusu do tyłu, siła bezwładności do przodu. Przyspieszenie autobusu byłoby do przodu, siła bezwładności byłaby względem autobusu ruszającego do tyłu.
Czyli jakbym miał wzór na siłę bezwładności, to coś takiego bym napisał. Tak, siła bezwładności to jest minus m razy a. Tak. Przypominam, to nie jest prawdziwie istniejąca siła. Ta siła nie istnieje. Zmiana prędkości ciała w układzie nieinercjalnym związana jest z bezwładnością ciała, a nie z działaniem jakiejś siły, z działaniem jakiegoś innego ciała. Ciało zachowuje się tylko tak, jakby to jakaś siła była, ale tak naprawdę jej nie ma. Skoro jej nie ma, siła bezwładności nie podlega trzeciej zasadzie dynamiki, bo nikt piłki nie kopnął. Tak? Nie ma żadnej siły działającej na piłkę. Gdyby ktoś się kopnął, to tak, ale ta kamera nie rejestruje. Ta kamera nagle zobaczyła, że piłka nagle ruszyła. To nagle jest czary jakiś, nie? Zawsze można było sobie jakoś wyjaśnić, sobie była naelektryzowana i tak dalej, ale nie. Nie było się nic takiego, jasne? Więc nie było żadnego oddziaływania. A zachowała się tak, jakby była jakaś siła, więc zasady dynamiki żadne tutaj nie są spełnione. Ani pierwsza, ani druga, ani też trzecia, bo nie ma akcji, reakcji. Bo to nie jest prawdziwie istniejąca siła. Ale w układach nieinercjalnych do opisu, do obliczeń, do wyjaśnienia, co tam się dzieje, wprowadzamy sobie właśnie pojęcie siły bezwładności. W układach odniesienia inercjalnych nic specjalnego się nie dzieje. W nieinercjalnych tak. I chcąc opisać zachowanie się ciała w układzie nieinercjalnym, trzeba tę nieistniejącą siłę uwzględnić, czyli mamy siłę grawitacji plus siłę reakcji, bo te siły są w układzie nieinercjalnym przecież, ale zachowała się tak, jakby była siła bezwładności, więc mamy jeszcze plus siłę bezwładności. I suma tych trzech już nie jest równa 0. Siła tych trzech daje nam jakąś wypadkową siłę. Tak, i możemy analizować teraz ruch tego ciała, tak jakby była ta wypadkowa nowa jakaś siła, tak? Czyli tak jak byłyby te dwie plus ta. Owszem, siła wypadkowa ma wartość, kierunek i zwrot taki sam jak ta bezwładności, tak? No bo skoro te dwie w tym przypadku się zerują, tak to wiadomo, nie? Tutaj mam jeszcze taki przykład. Otóż siła bezwładności niby jest nieistniejącą siłą, ale nawet ją można byłoby zmierzyć przecież. Tutaj taki przykład znalazłem w internecie, taki rysunek, dosyć był fajny. Ale to jest to, co mówiłem. Obserwator na zewnątrz, mamy jakąś platformę, na niej wózek. Jeżeli platforma przyspiesza, wózek chce być nieruchomy, czyli zjeżdża z platformy, to platforma ucieka mu, tak? Ale dla obserwatora z zewnątrz, nieruchomy wcześniej wózek nieruchomym pozostaje. Siły działające się równoważą, nic się nie dzieje. Jeżeli mam obserwatora na platformie, to względem niego wózek nagle mu ucieka. On jest nieruchomy na platformie, tak? Przy okazji z wózkiem, ale on jest nieruchomy. To wózek mu ucieka. Więc mówi, że jest u siła bezwładności. Tak? A przyspieszenie jest do przodu, a siła bezwładności do tyłu. Jeżeli teraz ten tutaj wózek bym przymocował z jakąś sprężyczką do jakiejś ścianki na stałe, przymocowane do tego platformy, to jak platforma by ruszyła jakimś przyspieszeniem do przodu, wózek chciałby być nieruchomy, czyli co? Sprężyna, która połączyłaby ścianę platformy z wózkiem, by się rozciągnęła. I to byłby, no to działają siłomierze przecież, nie? Żebyśmy mogli spokojnie zmierzyć siłę bezwładności. Może jej nie ma, ale można ją zmierzyć. Śmieszne, co? To oczywiście na tego człowieka też działają siły bezwładności. Na wszystko, co jest w tym układzie, względem tego układu, rzecz jasna, działają siły bezwładności. No i to tyle. Następna lekcja to będzie dotyczyła przykładu występowania sił bezwładności, ale to już dokładnie omówimy sobie parę przykładów. A tyle to na dzisiaj, tak? Czyli żeby było jasne, troszeczkę namąciło się mam w głowach, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, że przytraficie to i że będzie zrozumiałe wszystko, tak? Mamy dwa rodzaje układów odniesienia, inercjalnych i nieinercjalnych układów odniesienia. Tych pierwszych zasady dynamiki są spełnione, one same są w bezruchu lub w ruchu jednostajnym prostoliniowym. W tym drugim zasady dynamiki nie są spełnione. Ciała zachowują się względem układów nieinercjalnych, względem układów, które same się poruszają ruchem zmiennym. Tak, jakby działała na te ciała w tych układach jakaś siła.
Ta siła nazywana jest siłą inercji, siłą bezwładności. I tę siłę trzeba uwzględnić w opisie zachowania się ciała względem tylko i wyłącznie układu nieinercjalnego, tak, żeby było jasne. Mamy siłę bezwładności, dokładamy ją do realnie istniejących sił w układzie. Siła bezwładności nie podlega zasadom trzeciej zasady Dylem-Kinetona, z kolei pierwsza i druga nie, bo to nie jest rzeczywiście istniejąca siła. No i najważniejsze też jeszcze, żeby pamiętać, zwrot tej siły bezwładności, zwrot tej niby siły, tej siły pozornej jest przeciwny do przyspieszenia samego układu odniesienia. Tak? I to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.